Jest piątkowy poranek, 5:50, powoli zaczynamy się szykować do porannych startów. Nad wieprzem mgły. No i mamy pozwolenie na uruchomienie silników od godziny 6. No i tutaj już koledzy piloci zaczynają się powoli szykować. Adaś, Grzegorz na pomarańczowym Niviuku, Dobermanie, prosi o pozwolenie na start. Przyjąłem. I to już kolejny lot podczas lotów 2024. Dzisiaj rano startowałem, żeby polatać nad mgiełkami. Trochę nas tutaj dzisiaj zebrało się. Spięło, żeby startować po godzinie 6. Część mgieł się rozwiała. Przeleciałem nad drutami. No i schodzę spiralą niżej, żeby tutaj polatać w rejonie rzeki. Lecąc nad tymi pięknymi terenami, można podziwiać piękne okoliczności przyrody, mając piękne refleksy światła, gdzie niegdzie spotkałem zwierzynę, sarny. Część pilotów, która już dojechała, spięła się w sobie i o godzinie 6 już byli wszyscy gotowi do startu. Część z nas poleciała w kierunku północnym, część w kierunku południowym, na Nieliszcz, tak jak ja. Fajnie jest pozawijać tutaj nad rzeką, a i dużo zwierzyny można spotkać. Czyszcze widoki nie są piękne, mgła, słońce. No i spotkałem jednego z kolegów pilotów, który już wracał tutaj niskim przelotem nad mgiełkami. Podleciałem, żeby się przywitać, żeby zrobić parę ujęć koledze. Pomachałem i odleciałem. Po drodze spotkałem jastrzębia. Jak widzicie tutaj nad mgiełkami, lecąc nisko z tyłu, mamy słońce, pokazuje się efekt glory. I schodzę troszeczkę niżej, tak żeby być na wysokości mgieł, poczuć się troszeczkę jak w chmurach. Zobaczyłem, że z drugiej strony pod słońce światło daje piękny efekt do zrobienia fotki. Zawracam, żeby zrobić trochę zdjęć. No i mijam się z Markiem, który leci na Niviuku zielonym. Pięknie wijący się wieprz, meandry wieprza robią wrażenie. Za każdym razem, kiedy tutaj jestem pod mega wrażeniem. No, zobaczyłem dwie paralotnie w górze. Postanowiłem wejść na ich pułap, dogonić. No i okazało się, że na czerwonym padronie trójce leci Amelka, a na zielonym padronie leci jej tata Marek. Tutaj podleciałem, przywitałem się. No, krótki czas poleciliśmy razem, daliśmy sobie czas na fotki, no i później odłączyłem się i poleciałem już.
bardzo miło się lata wspólnie, bardzo miło jest spotykać pilotów w powietrzu. Dzięki Marku i dzięki Amelko za wspólny lot. Ale co w drodze powrotnej, doleciałem nad zakładami OSM Krasnystaw, gdzie produkowane są wyroby mleczarskie, takie jak kefiry, siadłe mleko, które sam oczywiście spożywam. Pochodzę do lądowania od północy, wyłączam napęd i ląduję. A ja dziękuję Wam za wspólny lot. Zapraszam na wieczorny.